Ja myślę, że siłą Sławka jest to, że jemu na Krakowie naprawdę zależy. I on postanowił sobie, że coś dla tego Krakowa zrobi. Wiem, że zrobi to czy jako prezydent tego miasta, czy jeżeli, nie daj Boże, nie będzie nim, to i tak będzie dla tego Krakowa robił coś dobrego. Jego ideą jest stworzenie pewnej społeczności, społeczności aktywnej, która coś będzie robiła dla siebie, ale która też będzie coś robiła dla innych w okolicy, a może i dalej. I to właściwie jest taka główna idea Sławka. Bardzo mi się to podoba, dlatego że ludzie żyją w społecznościach, nie znając się nawzajem i nawet nie mają świadomości tego, jaką mają siłę. Natomiast takimi argumentami, które go też predestynują do bycia prezydentem, jest rzeczywiście jego umiejętność rozmawiania z ludźmi z różnych środowisk. On ma w sobie, jakoś tak od razu przyszło mi to do głowy, to co miał pan Mazowiecki, siła spokoju. I życzę mu, żeby tą siłą spokoju utorował sobie drogę na gospodarza tego miasta. Ja na pewno będę za nim głosowała. Szanowni Państwo, namawiam Państwa do głosowania na Sławka, ale zanim pójdziecie do urn, to starajcie się go poznać. Zapraszam na jego spotkania. Zadawajcie mu pytania i zapraszajcie na te spotkania innych, Waszych przyjaciół, Waszych znajomych. Kraków potrzebuje zmiany. Ja wierzę w to, że Sławek Ptaszkiewicz może dać nam tę zmianę i to dobrą zmianę.